Siemaneczko, z tej strony Spokojny Ja, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale. Odcinka z Skyapa nie było już dawno i jakieś tam odcinki były, dwa odcinki z Hizzy bodajże. Ogólnie ta tematyka kanału trochę się mi popsuła i w ogóle, ponieważ granie w MCK na razie mi się troszkę, że tak powiem, odechciało na tą chwilę. Mniejsza o tym. Na koniec. Teraz tak, powiem wam, co się zmieniło na wyspie. Standardowo będzie coś robić, raczej nie będziemy nic robić. Po prostu opiszę wam, co i jak tutaj wygląda. Opcja numer 1. Zapewne doszło jedno albo dwa, albo trzy. Nie pamiętam, ile było pięter, ale zobaczcie, zaraz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pięter kaktusów. Na pewno było mniej. Nie wiem, czy było 6, czy 5, czy 4. Ale było na pewno mniej. Dalej, jak widzicie, powstały tutaj wieże i te wieże są z dniami. Aktualnie działają tylko trzy, te dwie muszę, te trzy resztę muszę zasadzić i podłączyć do mojego supermechanizmu. Działają sobie one w miarę powoli, są, ma być ich dużo, znaczy w planach. A jak to będzie, to nie wiem. Ma być ich dużo, ale żeby nie lagowały oczywiście, jest zrobiony mechanizm, który uruchamia tłoki dopiero jak... dobra, załóżmy, że tak. Zademonstruję może. Tak będzie lepiej opisać, niech to sobie dojdzie. Tak, jak tłok ruszy tutaj, to dopiero w momencie, gdy będzie na samej górze, uruchomi się tłok, który jest tutaj. Następny tłok startujący od nowa po prostu. Żeby nie było dużych lagów, wtedy działają 4 albo 8 pistonów na raz, na pewno nie więcej. A to sobie w międzyczasie rośnie, więc jako tako to się zbiera, hajs. Chciałem zrobić tutaj, nie wiem, minimum te 6, 7, nie jest 14 tych wież, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Na razie mam 6 i już mi się nie chce tego budować. Tej nawet jeszcze nie skończyłem, a w tych jeszcze nie zasiałem. Dalej, tutaj powstała, jak widzicie, równa ściana. Tutaj też powstała równa ściana, tam pyk pyk. I zarabiarka na razie nie istnieje, gdyż iż ponieważ chciałem trochę sobie zarobić, a potrzebowałem leje i w ogóle. Dalej, przyniosłem parę owieczek stamtąd. Tutaj zrobiłem klatki, kolorowe miały być, ale nie są. Krówek trochę jest więcej i tu są kurczaki. Kurczaki trochę mi lagują. Jest ich tutaj troszkę, sporo. Szczerze nie umiem określić, ile ich tutaj jest, ale rozmnażam je non stop. I właśnie teraz mam rozkminę, czy one się rozmnażają na bieżąco. Znaczy za każdym razem, jak je rozmnożę, to one są, czy one znikają po jakimś tam czasie. Ale jak jako tego dropią, zaraz wam to demonstruję, jak to na dole wygląda. U góry coś się pojawiło fajnego, jeszcze idźmy sobie na górę. Może pójdziemy teleportem, będzie szybciej. Główkę pigmena mam, nie wiem co, jak i gdzie, skąd ona się tu wzięła w ogóle. Dobra, dalej. Powstała tutaj taka konstrukcja, może odejdziemy kawałek, żeby było widać. Miał być to podajnik po prostu itemów do góry, żeby po to żelazo nie trzeba było chodzić na dół. Ale skubaństwo tak lagowało, że miałem 2 FPS-y na krzyż. No i nie działa tak, jak powinno działać, więc nie korzystam z tego ustrojstwa. Dalej. To tutaj jest aktualnie nieaktualne, wszystko w środku. Tu nic nie działa, leje są... O, tutaj mam lej do zabrania jeszcze. Tutaj nic na razie nie działa, wszystko jest wyłączone. O, głowa jakiegoś, nie wiem, kto to jest, chyba Krynia albo ktoś, nie mam pojęcia. Wszystko jest rozpierniczone. Tutaj powstał mechanizm do zbierania żelaza i mam nadzieję, że on jeszcze działa, że się już nie rozpierdzielił. To ja powinien działać. Tak, stajemy sobie tutaj na awku. Znaczy ja sobie staję tutaj na awku, gdzie to jest? Tu mam stoniarki, tu sobie staję na awku i sobie awczę. I mam trochę spawnerów. Ile tu jest? 8, 9, 10 spawnerów, jak dobrze liczę? Tak, 10 spawnerów tutaj mam na 11 hajs, ale na razie nie planuję. Dalej skrzyneczki, tam do dropu z stoniarki, tutaj zlot do pieca, z żelaza i tak dalej. Dobra, lecimy na dół, teraz pokażę wam coś jak. Ogólnie te żelazo, które tam się zbierało, znaczy leciało tutaj, ale coś mi się mechanizm popsuł i lipa.
Zaraz, no, zaraz wam wytłumaczę. Też żelazo leciało tutaj i co dalej? Gdzie tu jest jakieś zejście? Tutaj jest, tu mogę sobie zejść w dół. Tak, żelazo sobie leciało tędy i tam, tu i tu miałem do tych skrzyneczek, co tutaj są, zaraz wam zademonstruję. Tutaj wszystkie rzeczy połączyłem w jedno i się zbierały. Wszystkie skrzyneczki połączyłem pod tą wodę i ta woda je roznosiła itemki do lei i z tych lei wszystko wpadało bezpośrednio do skrzynek, ale było za duże zamieszanie i po prostu wszystko się mieszało, było, no, trudno było sprzedawać to, nie? Tak jak teraz to są kaktusy i trochę dyń w porywach do jakiejś tam ilości śmieci i trzciny. I teraz rozdzieliłem po prostu, że jajka tam gdzie jajka, trzcina tam gdzie trzcina. Kaktusy idą właśnie tam na dół, żelazo się zatrzymuje u góry, a dynie się zatrzymują tutaj. Jako tako te dyniarki działają, no szału nie ma. Nie wiem z jakiego okresu to jest, tutaj drop, ale to nie jest za dużo jak na wydatek, jaki był trzeba wydać na te właśnie dyniarki. Tutaj było pełno skrzynek, ale aktualnie je zlikwidowałem. Może w przyszłości. Ogólnie mam na razie zamiar sobie zrobić malutką przerwę od właśnie Skyapa, żeby mi się zechciało znowu grać. Dobra, teraz jeszcze miałem wam coś innego pokazać. A mianowicie, o, podłogę dokończyłem trochę i miałem wam pokazać sposób na zarabianie. Tylko najlepiej jakby było was dwóch i jakbyście mieli flya, bo inaczej to będzie ciężko. Idź XP deck. Jak wiecie, XP-deck to jest jeden z... No, koleś ma po prostu od groma spawnerów, nie? Możecie sobie iść tutaj, poawczyć, windą skaczecie sobie do góry. Jest winda, tutaj idziecie i sobie awczycie. Hop, i sobie awczycie i wtedy on zarabia na was i tak dalej. Ale koleś zrobił taki myk, że nie zabezpieczył wyspy przed podnoszeniem itemów z ziemi. A więc, co za tym idzie, możecie je wypodnosić, więc póki on nie wejdzie, a na razie już dawno go nie widziałem w serwie, więc jednego kolegę wkładacie tutaj albo tam, idzie sobie właśnie tym żelazem w dół, a następnie drugi kolega, najlepiej na flyu, bo inaczej będzie ciężko, no nie wiem, jak się by musiał się jakoś tutaj dostać, nie wiem, elytrom albo coś w tym stylu, i by musiał kilka razy sobie tutaj wchodzić, albo home ustawić, cokolwiek. I kolega sobie staje w tym oto miejscu. Nawet bez kolegi te, no, mopki się respią. Mam 31 żelaza, po jakiejś tam chwili to żelazo rośnie, już mam 3 więcej. Tylko że działa mało spawnerów w tym momencie, nawet nie jedna warstwa bodajże. I szału nie ma, zobaczcie, już 44, 47 i zbierają nam się kwiatki, a kwiatków niestety wyrzucać nie możemy, więc musimy iść na naszą wyspę i tam wyrzucić, albo na wyspę kogoś innego, u kogo można wyrzucać. Jak widzicie, to żelazo powoli dropi. W większości my je łapiemy. No, tylko że przydałaby nam się druga osoba, która by te wszystkie spawnery tam aktywowała, nie? No, coś w tym stylu. No, zobaczcie, już uzbieraliśmy niecały stack, no przez taką chwilkę, no szału nie ma, ale zawsze coś, zaraz będzie stack, uwaga, no załóżmy, że jest stack, tam brakuje dwóch sztabek, o proszę bardzo, jest stack żelaza, w taki sposób możecie sobie zarabiać, no i z drugiej strony raczej tak samo, tylko nie pamiętam jak tu się wchodziło, nie, chyba tutaj nie można wejść, a nie, jednak można, dobra, widzicie? Tutaj nawet możecie sobie wejść tutaj i z nich zbierać. Hop, tylko żeby zdążyć. O, one bardzo szybko giną. Też możecie sobie gdzieś tutaj ustać i zbierać, nie? No, takie buty. Wyspy tutaj są... A, ogólnie miałem nagrać jeszcze odcinek z wysp, więc mam nadzieję, że to zrobię. I czy ja tu widzę kowadła? Nie, to kraty, dobra. Dobra. Odcinek z wysp, tylko nie pamiętam, do kogo miałem tam iść, ale to w następnym odcinku. Ta podłoga mi się podoba, no zobaczcie, ona jest zarąbista. Magia, nie? Dobra, ogólnie to chyba było na tyle. Zobaczymy, tutaj jeszcze jest pewnie od groma spawnerów.
Wyspa chroniona. Ktoś tam mawczy? Tak, ktoś tu stoi. Tylko nie wypatrzę, kto to jest. Dobra, no trudno. Jakbym tak szybko. Op. Nawet nie wyświetla nazwy, no trudno. I tak bywa, dobra. Łapka w górę. Jakąś motywację. Ogólnie w piątek już pewnie, no znaczy dla mnie to jest jutro, dla was nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że w piątek to zrenderuję i że jakoś w miarę szybko wrzucę. Nie wiem, w sobotę, w niedzielę powinien być odcinek. Jeszcze przed nowym rokiem. No. Nie wiem, no w piątek startuje serwer, więc na niego zapraszam i możecie, będziecie mogli raczej zagrać ze mną. Ja jeśli znajdę IP tego serwera, bo mi się usunęło IP wszystkich serwerów, jest lipa. Będę musiał teraz szukać. Ale w piątek miał wystartować jakiś serwer, który kiedyś był podobno zarąbisty, a i przez kilka lat go nie było na rynku, więc no, dobra, tyle. Dzięki za obejrzenie. Jest trzecia w nocy, trzeba iść spać. Łapka w górę na pocieszenie. Udostępnić możecie. Hej.